Dzień dobry! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy malowali martwą naturę. Ale dokładnie co? Dokładnie coś, co kojarzy mi się z wiosną, z majem i z cudownym, ale to cudownym zapachem. Będziemy malowali dzisiaj tylko i wyłącznie farbami. Oczywiście, jeśli ktoś ma kredki, może spróbować narysować to kredkami albo pastelami, ale dziś wyjątkowo używamy głównie farb, a właściwie tylko, dlatego że będziemy się trochę bawić tą farbą. Oprócz farb potrzebna nam będzie folia, taką jaką macie w domu, jakiej używają Wasze mamy. Jeśli takiej nie macie, możecie użyć folii, która Wam została po zjedzeniu czekoladek. Też się nada. Ale najpierw zaczniemy od tła, czyli tego, co będzie z tyłu naszej pracy. Ja użyję, i Wy też, raczej jasnego koloru na całej powierzchni naszej kartki. I uwaga, nie musi być tło równomierne. Nie musi być dokładnie ten odcień równomierny na całej powierzchni. Nie, gdzieś może być troszeczkę jaśniej, gdzieś może tam ten delikatny róż nam zostać, gdzieś może zostać troszkę więcej białego. Nic nie szkodzi. Będzie to nawet ciekawiej wyglądać. Do tła używamy dużo wody. Ja postaram się namalować to szybciej, a Wy, jeśli chcecie, oczywiście zatrzymujecie filmik i kończycie na spokojnie. No i teraz dół z kolei delikatnie ciemniejszy. Przyciemniamy. To, co mamy, przyciemniamy. Okay. Na samym środku, ale troszeczkę na dole, jeżeli chodzi o prawą, lewą stronę, to na środku, ale troszeczkę niżej, rysujemy koło. Znaczy, malujemy koło. Malujemy koło, ja użyję farby złotej, bo ciekawa jestem, jak to wyjdzie, ale Wy możecie użyć właściwie jakiej tylko chcecie, ale jakiejś ciemniejszej. Nie może to być biały, fioletowy, ani różowy, ani zielony. Odpowiem. Poza tymi kolorami każdy właściwie. Ja użyję złotej, bo tak jak mówię, strasznie jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Mój złoty wyszedł troszkę jasno, dlatego troszkę go przyciemnię brązem. O, i wyjdzie taki złoto-brązowy. Kochani, musimy sobie ustalić tutaj, gdzie będzie światło. Ja ustalę, że słońce będzie tutaj. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż dlatego, że od tego zależy, gdzie pada cień naszej pracy. Jeżeli tu jest słoneczko albo lampka, bo to nie musi być słoneczko, to tu będzie blask i tu będzie jaśniej.
A tu z kolei będzie ciemniej. Dlatego tutaj nałożę trochę więcej ciemnej farby. O! Po tej stronie będzie ciemne. A po tej z drugiej stronie będzie więcej jasnej farby. Mamy to. Na naszej martwej naturze będą liście. Dlatego zacznijmy wyjątkowo od liści w tym przypadku. Nikt nie będzie nam mierzył tych liści ani sprawdzał. Używamy różnych kolorów zieleni, różnych odcieni zieleni. Gdzieś tam wystaje jakiś listeczek. Z tej strony mogą to być jaśniejsze listeczki. A z tej drugiej strony raczej ciemniejsze. Bo tu jest cień. W środku jakieś tam listeczki. Teraz nasza folia aluminiowa i biała karteczka. To nie musi być biała czysta kartka. Ja Wam tylko chcę pokazać, co będziemy robić z tą folią. Uwaga! No tu mi wyschło, to mogę Wam pokazać. Używamy kawałek folii aluminiowej. Robimy z niej kuleczkę. A z tej kuleczki robimy takie zgniecione jajeczko. Coś takiego. Ale z tej strony, żeby było dobrze trzymać, to szerzej. Chodzi o to, żeby tutaj było takie cieńsze troszeczkę. Boże, nie zgniecione oczywiście. No i tak, mamy to, tą folię zgniecioną. Przygotowujemy sobie też różne odcienie fioletu. Może być odrobinka różowego i jeszcze biały do tego, czyli tak, odcień fioletu, różowy i do tego biały. Pokażę Wam na fiolecie, co będziemy robić. Maczamy tą naszą zgniecioną folię aluminiową w farbie i tworzymy takie troszeczkę trójkąciki właściwie. Wydłużone. W różnych kierunkach one są wydłużone. Pewnie już niektórzy wiedzą, co to takiego jest. Na pewno wiecie, ale jeszcze nie zdradzajcie wszystkim. Z jednej strony może być troszeczkę oczywiście jaśniejsze. To jest bez, kochani. To jest bez. Kiedy domalujemy tutaj liść,
widzimy już, że to jest po prostu bez. I takie bzy będziemy rysować, malować w tym bukiecie. Zabieramy się do pracy. To będzie prawdziwa zabawa. Te trójkąciki bzu będą szły od środka na boki. Od środka na boki. Tak? Czyli wierzchołek trójkącików, czyli tego takiego kwiatu, tutaj takiej kępki bzu, skierowany jest na brzegi. A tam, gdzie jest środek, tam ta kępka jest większa. Już pokazuję wszystko. Za chwilę będzie jasne. I tutaj oczywiście skupiamy się na bzie. Jeżeli liść musi być przykryty, to jest przykryty, bo on ma wychodzić zza tego bzu, pokazywać się. Nie odwrotnie. To kwiaty są na wierzchu. No i oczywiście biały. Ja użyję do tego drugiego kawałeczka folii aluminiowej. I namaluję gdzieś biały bez. Stemplowania tego bzu mieszamy te farbki. Dodajemy troszeczkę jasnego fioletu, troszeczkę ciemniejszego fioletu. Możemy dodać troszeczkę białego. Bawimy się tym. Po prostu się bawimy. To jest czysta przyjemność. I dodajemy cień. Bo skoro tutaj mamy światło, to po drugiej stronie dokładnie będzie cień. Ja go dodam za pomocą akwarelki brązowej. No i troszkę czarnej. Może bardziej czarnej. O. Dużo wody, a mniej farby. Zieleni.